ze służby w Biurze Ochrony Rządu odeszłam w stopniu pułkownika. Rzeczywiście byłam pierwszą kobietą w ochronie bezpośredniej, a pierwszą moją osobą ochronianą to była pani premier Margaret Thatcher. Zaczęłam trenować już w szkole średniej samoobronę, jiu-jitsu. Spodobało mi się. Potem były studia w Akademii Wychowania Fizycznego. Tam trenowałam judo, byłam zawodniczką. Zanim trafiłam do Biura Ochrony Rządu, to jeszcze trafiłam do sekcji kobiet w Wydziale Antyterrorystycznym ówczesnej Komendy Stołecznej. Pamiętam, że jak przyjeżdżają właśnie osoby ochraniane, są funkcjonariusze BOR-u w ciemnych okularach, w słuchawkach, w uszach, w garniturach. No i tak sobie pomyślałam, że cholera, chciałabym tak też tam pracować. No i oczywiście koledzy powiedzieli, nie, Katarzyna, jest to niemożliwe, tam nie ma kobiet. Złożyłam swoje dokumenty i zostałam przyjęta. Jestem tam po to, że gdyby cokolwiek się działo, to ja mam zareagować. To nieważne, czy ja jestem mężczyzną, czy ja jestem kobietą. Ode mnie wymagano rzeczywiście takich samych cech, charakteru w tym momencie jako od mężczyzny. I myślę, że to nie jest kwestia płci, tylko jest to kwestia pewnego charakteru. Ja na początku byłam w ochronie, ochraniałam małżonki. Pani prezydentowa Bushowa i pani Reaganowa, były królowe. Była królowa Hiszpanii, była królowa Holandii. Miałam to szczęście, że zaczynałam w takim okresie, kiedy Polska przechodziła transformację. Rzeczywiście ta historia tworzyła się praktycznie na moich oczach, bo od wizyty prezydenta Reagana, wejście Polski do NATO, do Unii, wszystkie te wizyty związane, ja w tym uczestniczyłam. Po odejściu ze służby założyłam agencję muzyczną. Współpracuję z muzykami. Są to cudowni ludzie, charyzmatyczni i oni mnie znowu nakręcają.